Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie na otwartym spotkaniu z posłem Ryszardem Kaliszem. Myślę, że nie muszę nikomu tutaj przybliżać sylwetki pana posła. Jeden z najlepszych posłów, wielokrotnie uznany za najlepszego posła Sejmu Rzeczpospolitej, były szef Kancelarii Prezydenta, minister spraw wewnętrznych i administracji, obecnie przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, współtwórca Konstytucji, jak również współzałożyciel SLD. Mandat poselski od 2001 roku, jeśli dobrze pamiętam. Do tej chwili odbyło się kilka spotkań. O godzinie 13 pan poseł miał wykład z kształcącym w Żuromie. O godzinie 15 spotkanie z aktywem SLD. 16.30 konferencja prasowa. No i teraz tutaj jest o naszej dyspozycji. Myślę, że około półtorej godziny czasu mamy, żeby porozmawiać z panem posłem. Może się tak zdarzyć, że pan poseł będzie musiał wyjść na kilka minut, ponieważ dojedzie i jest w drodze TVN i będzie wyjście na żywo. Także jeżeli będzie taka potrzeba, to prosimy o wybaczenie i na kilka minut przejdziemy obok do TVN. Ja, żeby nie przedłużać, oddaję głos naszemu myślowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Żeby jeszcze w przedstawieniu stało się zadość, po mojej propozycji jest szefowa Monika Federacji Młodzieży Socjaldemokratycznej tutaj w Żuromie i wiceprzewodniczący Rady Powiatowej w Żuromie. Widzicie, w jakim jestem składzie, i damsko, i męsko. Fajne, co? A i oczywiście chciałem powiedzieć, że jestem tu wespół z Arkadiuszem Nowakiem Iwaniakiem. Zmęczony już jestem, moi drodzy, rano wyjechaliśmy z Warszawy, przepraszam się, ale Arkadiuszem Iwaniakiem, który jest sekretarzem Rady Mazowieckiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. No dobra, to siadamy. Drodzy Państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować Radzie Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej tutaj w Żuromie za zaproszenie. Jestem niezwykle ukontentowany. Jak mi koledzy i koleżanki przypomnieli, byłem tutaj przed 10 laty. Nawet do dzisiaj zachowali zdjęcia ze mną z Żuromina. I teraz jestem kolejny raz, ale przez Żuromin wielokrotnie przejeżdżałem. To wasze miasto jest tak, powiat żuromiński, w takim miejscu pomiędzy, na północy województwa mazowieckiego, zaraz przy granicy z kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim. No słuchajcie, jakie to miasto. Niby jest wszędzie blisko, a wszędzie daleko. Chciałbym z wami porozmawiać, bo pewnie jesteście ciekawi o tym, co się dzieje w Polsce. Jaki czas mamy teraz? Wyjaśnić wam te wszystkie procesy, które zachodzą i które was bardzo dotyczą. Bo dotyczą państwa, które musi być obywatelskie i państwa, które musi się pochylić nad sprawami wszystkich obywateli. Nad różnorodnymi sprawami obywateli, zarówno tych obywateli najmłodszych, tych obywateli trochę starszych, pracujących, jak i tych emerytów i rencistów, oraz również musi się pochylić nad sprawami kobiet, mężczyzn i wszystkich, którzy przecież mają tą przyrodzoną godność od urodzenia. Jest taki przepis, Marek o tym wspomniał, artykułu 30, który właśnie współtworzyłem. Artykuł 30 Konstytucji Polskiej dla mnie niezwykle istotny. On mówi, że każdy człowiek ma przyrodzoną godność i każdy człowiek z chwilą urodzenia nabywa tę godność ludzką. I każdy organ władzy publicznej ma obowiązek szanowania i ochrony godności każdego człowieka. W całej złożoności jego ciała, to się nazywa z łaciny korpus, i jego myśli, tożsamości, tego, co dotyczy podejmowanych przez niego decyzji, emocji, poczucia szczęścia, czyli animus. Korpus i animus musi być
przez państwo zagwarantowane. Zresztą w polskiej konstytucji tego nie ma, ale w kilku jest. W amerykańskiej nie ma, ale w jednej z poprawek jest. To jest poczucie satysfakcji z życia. Poczucie satysfakcji z życia, że się mieszka w Żulominie, w Warszawie, w innej części Polski, poczucie dumy z Polski. Niektórzy nazywają to patriotyzmem i pewnie to poczucie dumy i chęć takiego działania, żeby być dumnym z siebie jako Polaka i z siebie jako Polki, i z Polski jako naszego kraju jest bardzo ważną częścią felicytologii, czyli nauki o szczęściu. Nie widzę tutaj starszych kobiet, ale starsi panowie mogliby sobie przypomnieć, była taka piosenka, którą miał Albano z Romizą Pałem. Felicita. To po włosku jest szczęście, ale tak naprawdę słowo to ma źródło słów łacińskich. Felicie, czyli szczęście. I felicytologia, nauka o szczęściu jest zwykle ważna, bo ta nauka tak naprawdę jest nauką o satysfakcji. O satysfakcji z miejsca pracy, o satysfakcji ze swojej rodziny, z miejsca kobiety, mężczyzny w tym właśnie związku rodzinnym, satysfakcji, że państwo dba o nas i dla mnie jest to niezwykle ważne, żeby ta satysfakcja była jak najpełniejsza. Dlatego też, drodzy państwo, państwo, mówię w tym momencie, państwo jako Rzeczpospolita Polska powinna być gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich. Gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich, czyli ma tak naprawdę realizować to, co się dzieje w naszych myślach, czynach, to co chcemy, a nie powinno obywatelom niczego narzucać. Narzucanie jest złą działalnością państwa. Nawet wtedy, kiedy robi się przepisy karne i mówi się, że czegoś nie wolno, to taki przepis karny musi być powszechnie akceptowalny. To znaczy ludzie muszą wiedzieć, że karanie złodziei, karanie ludzi, którzy gwałcą, jest właśnie dla dobra kobiet, porządku i spokoju publicznego. Karanie złodziei jest dla dobra własności każdego z nas. I wszelkie inne działania państwa muszą być zrozumiałe. Zrozumiałe. To znaczy jedną z podstawowych kategorii decyzji podejmowanych przez państwo musi być takie wytłumaczenie normalnym językiem, żeby każdy obywatel doskonale rozumiał motywy podjęcia tej decyzji. Dotyczy to również sędziów, dziedziny mnie dosyć bliskiej, czyli wymiaru sprawiedliwości, że sędzia, wydając wyrok, nie może sprowadzić się do formułek prawnych, że taki i taki przepis zastosował, ale musi w sposób dokładny uzasadnić, dlaczego wydał taki wyrok, a nie inny. Niestety, Polska była przez ostatnie 23 lata, a w zasadzie 24, bo jesteśmy w lutym, a w lutym 89 roku trwał już okrągły stół. Polska przez prawie już 24 lata, budując państwo obywatelskie, budując demokratyczne państwo prawne, buduje je trochę zakrętami i ma wiele to państwo takich kolców, o które obywatel jak dotknie, niestety łatwo mu może się skaleczyć. Na co dzień państwo tego doświadczacie, kiedy stykacie się z urzędami, z sądami, kiedy macie mnóstwo swoich problemów i nikt wam nie jest w stanie pomóc, kiedy macie emeryturę taką, która nie wystarcza do kolejnej raty emerytury, bądź jesteście gdzieś zaangażowani, a widzicie, że z powodu obstrukcji państwa to nie wychodzi. Dotyczy to każdego z nas.
Dotyczy to zarówno ludzi na emeryturze, młodzież, która przecież, gdyby miała poczucie szczęścia w Polsce i pracę, która by ich satysfakcjonowała, wcale by tak gremialnie nie wyjeżdżała do Londynu, Dublina, Hiszpanii i tak dalej. To dotyczy również tego, co ja ostatnio, o co bardzo walczyłem. Mianowicie o poszanowanie istoty społeczności lokalnej. To niestety was już nie dotyczy. Mówię niestety, bo uważam, że to był błąd. I u was sąd rejonowy zlikwidowano w Rowinie już 3 lata, 4 lata temu. Ale jak wiecie państwo, ostatnio doszło do sytuacji, kiedy minister sprawiedliwości jednym podpisem, wbrew apelom dezyderatu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, zlikwidował 79 sądów. Bez żadnej przyczyny i w zasadzie nie daje to żadnych oszczędności, bo jak się zaoszczędzi na tych premiach, czy jak to się nazywa, ryczałtach dla prezesów, to straci się na kosztach dojazdów, mieszkań dla tych sędziów w innym mieście i tak dalej, czyli koszty oszczędności są znikome, a tak uważał, że słusznie, rząd wie lepiej od wszystkich innych. To jest niedopuszczalne działanie, notabene w ostatni piątek uchwaliliśmy ustawę, która przywraca te sądy. I teraz będzie olbrzymi bałagan. Olbrzymi bałagan. Ale ja nadaję proste pytanie. Bo wszyscy oprócz Platformy zagłosowali za przywróceniem tych sądów. Ten bałagan to kto spowodował? Mówiliśmy przez kilka lat, żeby tego nie robić, ale widzicie od razu jak, i muszę państwu powiedzieć, było w Warszawie spotkanie, notabene zorganizował nie jedna z partii, czyli PSL, przyjechało 90 starostów. I wszyscy mówią, że ta decyzja jest nierozsądna, zresztą około 200 czy 300 sędziów zaskarżyło to przeniesienie. No jest rozgardiasz w sądownictwie. Zresztą brak tego poczucia misji dla państwa mają nie tylko ministrowie, prokuratorzy też, którzy podejmują często niezrozumiałe decyzje, i tak dalej, i tak dalej. Sędziowie nie zawsze stają na wysokości zadania. To od razu przy okazji wam powiem, że ja uważam, że w Polsce potrzebna jest, tak jak była reforma naszej pozycji gospodarczej w kategoriach wymiernej oceny działalności gospodarczej, która nazwała się, została nazwana reformą Balcerowicza, tak dzisiaj cały czas nie dokonano reformy wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości, koncepcja to rok 50. Ja zaproponowałem tego rodzaju koncepcję, napisałem ogólne założenia. Na szczęście zrozumiał i wsparł mnie w tych założeniach pan prezydent Komorowski i w tej chwili w ramach Kancelarii Prezydenta pracuje już taka grupa ekspertów, która te założenia stara się przenieść na papier i stworzyć propozycję zmian ustawy tak, żeby ten wymiar sprawiedliwości w końcu odpowiadał potrzebom obywateli. Bo to zarówno jest hamulcowy element w przypadku dochodzenia roszczeń rodzinnych, alimentacyjnych, jak i przy działalności gospodarczej. To po prostu wszystko nie wychodzi i nie zdajemy sobie sprawy, ile to tracimy poprzez niesprawny wymiar sprawiedliwości. Ale powiem więcej, bo patrzę tutaj na panie. Szwedzi obliczyli, Szwedzi w kraju najbardziej zaawansowanym w partycypacji kobiet w działalności publicznej, że gdyby w pełni wykorzystać kobiety szwedzkie w ich różnorodności, pomysłach, w ich możliwości funkcjonowania, to Szwecja rozwijałaby się o 28% szybciej. Jeżeli tak, a przyjmijmy, że Polska jest pod tym względem daleko w tyle na Szwecję, to gdyby wszędzie wykorzystać w pełni możliwości twórcze kobiet polskich, to byśmy się rozwijali co najmniej o połowę szybciej, o co najmniej 50%. Bo to nie jest tak, moi drodzy, jak niektórzy myślą, i jeden z moich kolegów, czyli Juliusz Machulski, pokazał to na filmie, którą wszyscy znają, chyba, Seksmisja, że chodzi o to, kto rządzi, kobiety i mężczyźni,
tylko chodzi o to, że kulturowo jesteśmy, nasze społeczeństwo jest tak ukształtowane, zresztą społeczeństwa dzisiaj w istniejącej części świata, że decyzje podejmują mężczyźni, a potencjał kobiet jest wykorzystywany w minimalnym stopniu. To gdyby wykorzystać ten potencjał kobiet, dać im warunki ze względu na ich cechy biologiczne, żeby oni w pełni mogły być, dać siebie dla społeczeństwa, to naprawdę 80% byłby rozwój gospodarczy szybszy, społeczny, rozwój pod względem właśnie tego poczucia szczęścia i satysfakcji. Mówię o tym, bo to są takie proste prawdy. No właśnie dużo. No właśnie dużo. Nie na temat, panie pośle. No to pan później zada pytanie. Ale jeżeli pan pozwoli, to ja będę kończył i pan dostanie pytanie, a nie będzie pan przerwał. Umawiamy się? Dziękuję. No i drodzy państwo, na tym to wszystko polega. Wprawdzie jeden z tutaj naszych rozmówców powiedział, że nie na temat, ale wszystko to, co się toczy, te wszystkie spory ludzi, przekonywanie, te wchodzenie na siebie, tak naprawdę muszą mieć jakąś racjonalną przesłankę. A racjonalna przesłanka jest po prostu tak naprawdę jedna, żeby ludziom się lepiej żyło. I jeżeli będziemy tylko rozmawiali o tym, o konkretnych sprawach, takich konkretnych kto, kogo, gdzie. Ja to nazywam zresztą polityką agrarną. Niestety miałem rację, że pomiędzy Platformą a PiS-em, partią konserwatywno-liberalną, a partią konserwatywno-narodową jest polityka agrarna, a nie dotyczy to rolnictwa, tylko kto, kogo do ziemi. I dużo wcześniej już była agrarna. Doprowadziła to do katastrofy. I drodzy państwo, na tym polega cały problem, że muszą być zasady i do tych zasad musimy się wszyscy dostosować. Bo jeżeli nie będziemy mieli zasad i każdy będzie na drugim wymagał, aby tylko jego było na wierzchu, tylko on ma zdanie, tylko on wskazuje temat, na który trzeba rozmawiać, no to wszyscy się wzajemnie pokłócimy, no i będziemy, moi drodzy, osobami, które stoją do walki jak kobuty, a nie na tym rzecz polega. Rzecz polega również na tym, żeby się godzić. Jako adwokat wam powiem, że godzenie polega również na tym, żeby z czegoś rezygnować. Każdy z czegoś rezygnuje i wtedy dopiero powstaje jakaś wartość dodatkowa, bo nie ma nigdy tak, że wszyscy otrzymają to wszystko. I już widzę, że jest potrzeba dyskusja, ale powiem państwu jeszcze o kolejnej, o dwóch sprawach, które są dla nas ważne. Bo mówiłem, że jesteśmy 24 lata po okrągłym stole i drodzy państwo, bardziej konkretnie mówiąc o polityce, w Polsce do roku 2005 był podział na scenie politycznej, który był podziałem konstruktywnym i bardzo dużo udało się wtedy załatwić. Był to podział na partie postsolidarnościowe i partie postkomunistyczne. Pamiętacie to doskonale, ale ten podział, o ironię, jako że został zapoczątkowany okrągłym stołem, był podziałem bardzo kreatywnym. Udało się wspólnie wszystkich wtedy na scenie politycznej, przyjąć i przygotować ten plan Balcerowicza z całą jego złożonością i niestety negatywną stroną dla wielu grup społecznych. Później uchwalenie Konstytucji, która do dzisiaj, mimo że jak państwo pamiętacie, była krytykowana, do dzisiaj miała tylko tak naprawdę dwie zmiany. Później wstąpienie do NATO, wstąpienie do Unii Europejskiej, wejście do strefy Schengen i ten podział skończył się w roku 2005. W 2005, już o tym mówiłem, rozpoczął się podział agrarny. I ja wielokrotnie o tym mówiłem, tylko powtórzę. Uważałem, że w roku 2013, dlatego że to będzie połowa kadencji, nastąpi syndrom połowy kadencji. I następuje. Widzicie państwo, co się dzieje, zarówno w Platformie, trochę wcześniej było w PiS-ie, w SLD, na Lewicy. To wszystko jest wynik tego, że podobnie jak rok 68 w krajach Europy Zachodniej, był 23 lata po zakończeniu II wojny światowej, dorosło nowe pokolenie i to nowe pokolenie już nie rozumiało emocji rodziców
dlatego zaczęło się buntować i chcieć inaczej ułożyć życie. Tak dzisiaj również dorosło już po 24 latach nowe pokolenie, które już też chce się buntować. Uważa, że ten cały system, który został stworzony, nie do końca im odpowiada. I widać te turbulencje, dlatego że to nowe pokolenie, ono w bardzo dużym stopniu zmienia postrzeganie też naszego życia. Jeżeli się złościmy na te marsze niepodległości, na to wszystko, co tam było, skandaliczne zresztą, to miejmy świadomość, że to są ludzie, którzy już nie pamiętają początku lat 90. Jeżeli mówimy o różnego rodzaju grupach na lewicy, które są niezwykle takie radykalne też i dyskutują o tym, to też pamiętajmy, że to jest to nowe pokolenie. Ja myślę, że ten rok, a może przyszły, zobaczycie, będzie rokiem albo latami te najbliższe zupełnie nowej kompozycji, zarówno takiej obywatelskiej, jak i kompozycji politycznej. I na końcu tego wstępu chcę Państwu powiedzieć, co jest bardzo ważne, że nasza konstytucja, i to jest ważne moim zdaniem dla Was bardzo, stanowi, że są trzy władze konstytucyjne. Władza ustawodawcza, sądownicza i wykonawcza. Ale jest też niezwykle ważna czwarta władza. To jest władza opinii publicznej, gdzie dziennikarze odgrywają bardzo dużą rolę pośrednika, ale jest to władza powszechnej opinii, gdzie ludzie mogą przez debatę przekonać pierwsze władze, bo ta władza jest na równym poziomie, że mają rację. Było kilka takich przykładów. Klasycznym przykładem to są te ubiegłoroczne demonstracje młodzieży przeciwko ACTA, tej umowie dotyczącej praw autorskich w internecie, którą chcieli nam narzucić Stany Zjednoczone i Szwajcarii. No jest jeszcze czwarta władza, władza organizacji pozarządowych. Niezwykle władza merytoryczna, która jest bardzo ważna, bo to są najmądrzejsi ludzie w swojej dziedzinie. Ludzie, którzy tworzą stowarzyszenia według punktu ich zainteresowania, oni również powinni działać na rzecz tych spraw w państwie. Stowarzyszenia, fundacje, praw człowieka, obrony przed korupcją, przy zwalczaniu korupcji, a nawet hodowcy kanarzy. To jest wszystko niezwykle ważne dla zdrowego funkcjonowania społeczeństwa i ta piąta władza powinna mieć wpływ na tą władzę ustawodawczą przy tworzeniu prawa i władzę wykonawczą przy zarządzaniu państwem. A teraz pytanie. I będę na każde pytanie odpowiadał. Proszę bardzo, pan tam z tyłu. Moje nazwisko Markiewicz. Ja mam takie pytanie. Czemu mają służyć takie spotkania i co z tych spotkań wynika? Następne moje pytanie to jest, czy posłowie albo rządzący w ogóle wiedzą, co się dzieje w takich miastach, jakie panuje bezrobocie, ile zakładów, ile ludzie zarabiają. Ludzie, którzy pracują po 30, po 40 lat pracy, minimalną pensję mają, 200 zł. Dlaczego w mediach mówi się 1600 płaca minimalna? To jest brutto. 1200 dostaje pracownik, albo i tego nie dostaje. A odpowiedź jest krótka. Nie podoba się? Proszę bardzo. Moje miejsce bardzo dużo. Posłowie zarządzający, ja uważam, że są chyba gdzieś, żyją w innym świecie. Nie wiedzą, co się dzieje. Wszystko ładnie, pięknie wygląda, wybierzcie nas, a jak już jesteśmy wybrani, zapominają o wyborcach swoich. Nie ma ich. Ostatnio była głośna sprawa nagród w Sejmie, prezydium Sejmu, kancelaria Sejmu. Marszałek, wicemarszałek sobie przyznają premię. Nie wyjdzie to. Nie, teraz to media tak rozwinięte, że wszystko wyjdzie. Gdzieś tam jakieś donosy. Z Pentagonu wychodzą fajne wiadomości, a co to mówią dopiero Sejmu, wszystko z Policji Polskiej. No i wypowiedź wicemarszałka czy marszałka Sejmu. Regulamin. My nic złego nie zrobiliśmy. My zgodnie z regulaminem. A moje pytanie proste. Kto regulamin uchwalał? Posłowie. No brawo. 40 tysięcy. A pracownik, żeby 40 tysięcy zarobić, to ile musi pracować na pewno? 4 lata. 10. I tak to wygląda. W ogóle jesteśmy, nie wiem, później się posłowie albo rządzący dziwią, no, społeczeństwo nie idzie na wybory. A po co ma iść na wybory? Jak idzie na wybory i głosuje, a później posłowie zapominają o nich wcale. Są śledzici też rządzili. Teraz ostatnio głośna sprawa, pakt fiskalny, przegłosowanie, słyszę rozmowy, no, co już lewicy za tym, żeby Polska wstąpiła do euro, przyjęła euro. Panie pośle, płaca minimalna 1200 zł, pracownik dostanie 300 euro. Co on za te 300 euro ma zrobić?
nie ma, dzieci się nie rodzą, nie ma, a jak rodziny mają wychowywać dzieci? Wychowanie dziecka obliczono, że do 18 roku życia kosztuje tam, nie wiem, ileś tysięcy złotych. Jak to się ma? I ostatnie moje pytanie. Był tu pan przewodniczący Miller, zadałem też pytanie takie, ale do końca nie odpowiedział mi. Słyszy się, że była sprawa w ubiegłym roku emerytur. Do 67 roku życia należy pracować. I czyta się i słyszę, w telewizji mówi się, minimalna emerytura to 30% ostatniego wynagrodzenia. Przepraszam bardzo. Ktoś będzie teraz przychodził na emeryturę i zarabia 2000 zł, to dostanie 600 zł. Czy nie będzie takiego czego, jak jest minimalna emerytura, jak teraz jest minimalna emerytura, nie wiem, gdzieś 870 zł, to nie będzie obowiązywało coś takiego? Pani z prawnikiem musi bardziej pani zorientowanie i będzie pan mógł odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No po kolei pan odpowiem. To pytanie, znaczy takie spotkania, ja tutaj przyjeżdżam do Żurowina, jestem z tego powodu bardzo zadowolony, właśnie żeby posłuchać pana. Pan ma okazję przyjść, gdyby nie przyjechał, to pan by mówił ten kalisz, tak jak wszyscy inni posłowie, tylko chce być wybranym, a nie przyjeżdża. A jestem i pan słucha. Jak pan mi zadaje to pytanie, no mówię, no po to, bo chciałem właśnie posłuchać pana, wszystkich tych państwa, którzy chcą się wypowiedzieć i chcę sobie wyrobić pogląd, jaki pogląd na życie, na sprawy państwa mają ludzie w Żurowinie. I po to jest to spotkanie. I to chyba jest naturalne. Druga sprawa związana z tymi, z tym, o czym pan powiedział. No, cały problem polega na tym, że jeżeli są tacy posłowie, którzy nie jeżdżą po Polsce, to oni są wyalienowani. I chcę panu powiedzieć, że w Sejmie jest bardzo dużo takich posłów. Jeżeli pan ma pretensje o te nagrody, które wręczyła pani marszałek Sejmu, zresztą pan marszałek Senatu też, no to ja chcę panu powiedzieć i zadać pytanie, kiedy pana była tutaj w Żurowinie pani marszałek Sejmu. No widzi pan, dlatego że mi się też nie podoba to, ale nie powiem panu zupełnie wprost. Trochę będę bronił panią marszałek. Naprawdę mnie się będę bronił, jeżeli pan uważa, że nie mam prawa do swojego poglądu, to trudno, ale mam prawo do swojego poglądu. Powiem panu szczerze, ja uważam, że dzisiejszy system polityczny i partyjny w Polsce jest postawiony na głowie. Dlatego, że do Sejmu dostają się niestety ludzie, którzy tam nigdy nie powinni byli być. A mądrzy ludzie do Sejmu nie chcą startować. Z prostego powodu. Są dwa powody tego, a trzy, a cztery nawet można powiedzieć. Pierwszy powód jest oczywiście, przepraszam, jak któryś z panów chciałby dyskutować ze mną, to proszę poprosić o głos. Z prostego powodu. Po pierwsze, pierwszym takim rodzajem powodem jest system partyjny w Polsce, który obowiązuje. System partyjny w Polsce i władza aparatów partyjnych. I w Platformie, chcę panu powiedzieć, i w PiS-ie, i w SLD, żeby była jasność. Polega to na tym, że to szef partii jest jednocześnie szefem aparatu. Nie dość, że ma pieniądze i dysponuje, to ustawia swoich ludzi, czyli to dotyczy również województw na dwóch pierwszych miejscach. A później na trzecim, czwartym, piątym ustawia takich, którzy nie zagrażają tym pierwszym. W związku z tym do Sejmu, jak wybiera partia, dostaje się mnóstwo ludzi, o których państwo nigdy nie słyszeli. A jak przegrywa, to często dostaje się jeden pierwszy z list. To nie jest... Nie można zmienić. Ale czy mogę skończyć? Dziękuję wam. Chyba nie można tego zmienić, dlatego że dwie największe dzisiaj partie nie mają interesu, bo w nich rządzi aparat. Ja o tym mówię od dawna. Dlaczego nie może to się przebić? Bo one mają większość. Bo państwo ich wybraliście. Ja nie wiem, na kogo pan głosował, ale społeczeństwo polskie w ostatnich wyborach w roku 2011, niech pan spojrzy, współobywatele tak wybrali. To co ja na to poradzę, że ja o to walczę? Jestem z klubu, który ma 25 członków na 460, a sam osobiście o tym mówię. No ktoś ich wybrał. Sami tam się nie znaleźli. Niech pan nie ma do mnie pretensji, a do ogółu obywateli. Wybory chyba pan nie kwestionuje, że były demokratyczne, prawda? Ja nie mam pretensji, zadałem pytanie. No właśnie. Także chcę panu powiedzieć, że system partyjny jest w Polsce chory. System partyjny, który się wyrodził. Wyrodził. Oczywiście można ten system partyjny zmienić. Ale nie na okręgi jednomandatowe, bo to będzie jeszcze gorsze, bo wtedy posłowie będą zakładnikami swoich okręgów.
swoich elitnych kręgach. Niestety tak to często jest. A na proporcjonalny, a prosty sposób, najfajniejsze są proste pomysły. Niech listy będą alfabetyczne, a po złożeniu przez partię list dopiero PKW nie głosuje od jakiej litery będzie. W jednych wyborach będzie to od P, innych od C, jeszcze innych od W. I nie będzie mógł wcześniej ustawić, kto jest na pierwszym miejscu. To zmusi obywateli, wyborców do tego, żeby przeglądali listy wyborcze i nie głosowali na pierwsze, drugie miejsce, tylko głosowali na najlepszy. Oraz zmusi partię do tego, że nie będzie już takich preferencyjnych pierwsze, drugie i trzecie. I wiadomo, że ten na siódmym to jest tylko zającem i się nigdy nie dostanie czy na dziesiątym. Ewentualnie z ostatniego niektórzy się dostanie. To jest problem. I drugi problem panu powiem, że dzisiaj partie się zaklinowały. Zaklinowały. Dzisiaj partie wcale nie chcą, aby z ich list startowali najmądrzejsi. Bo jak najmądrzejsi dostaną się do Sejmu, to będą zagrożeniem dla tych mniej mądrych, którzy trzymają te ręce. I dlatego ci ludzie najmądrzejsi nie startują, a nawet gdyby chcieli startować, to nie mogą startować, dlatego że ja panu powiem wprost, jak pan chce. Ja szanuję to, że ludzie dzisiaj w Polsce zarabiają po 700 zł, po 800, po 1000. Ale ja jak przechodziłem do polityki, proszę to też zrozumieć, jestem w tej polityce do dzisiaj, w roku 97, to na wynagrodzeniu ministra straciłem w stosunku do poprzedniego mniej więcej 5-krotnie. Dzisiaj, chcę panu powiedzieć, moi aplikanci zarabiają wielokrotnie więcej ode mnie. Wykonują zawód adwokata w Warszawie i na świecie. To też niech pan to zrozumie. I nikt nie chce z nich, mądrych ludzi, profesorów prawa, iść do polityki. Nie chcą, no dlatego, że to jest za niskie dla nich wynagrodzenie. Oni na rynku zarobią dużo więcej. A zadaję panu proste pytanie. Wszystkim państwu. Czy w interesie 38 milionów obywateli jest to, żeby w tym Sejmie i w tym rządzie byli najmądrzejsi, czy głupi, którzy się zgodzą pracować za każde pieniądze? No posłowie uważają się za najmądrzejsi, a ustawy tak. Ale czy są? Przeciwko. A niech pan odpowie. Czy są najmądrzejsi? Nie, mój drogi. Nie, a ja uważam, że to jest naprawdę skomplikowany organizm. Zaraz panu tam głos. To jest niezwykle skomplikowany organizm. I Sejm powinien być elitą państwa jest? Nie jest. A teraz państwu powiem jeszcze. Macie 460 posłów. Ilu wy znacie? 15? 20? 30? 460 pan zna? No właśnie. A co robią pozostali? Okej, znacie 60. Nie odpowiadajcie. Nie, bo ja retoryczne pytania zadaję. No. Sekundkę. Zobaczcie, drodzy państwo. Znacie ilu? 60 maksimum, a jest jeszcze 400. I co oni robią? To może się raz redukować Sejm do 100 posłów. A dokładnie. Widzi pan. A dokładnie, tylko znowu jest blokada największych partii, bo oni mają interes zupełnie inny. Ale te największe partie wybrali obywatele Rzeczypospolitej, nie dalej jak półtora roku temu. No na tym to polega. I pan może mówić, że takie spotkania są mniej czy bardziej potrzebne, ale problem polega na tym, że te spotkania właśnie pokazują, że nasz system reprezentacji politycznej nie odpowiada już potrzebom obywateli, was wszystkich. Nikt chyba nie będzie tutaj na tej sali, który by powiedział, że Sejm dobrze pracuje, że rząd dobrze pracuje, że wszyscy dobrze pracują. Nie ma takiego jednego. Czyli co? Rok 2013 i kolejny, przez te turbulencje społeczne, o których mówiłem, a pan nie chciał słuchać, widać wyraźnie, że lud się burzy. I dlatego, moi drodzy, wszystko może być tylko zmienione poprzez obywateli. Obywateli, przez świadome, zbiorowe działanie obywateli. I dopiero wtedy nie będzie takich sytuacji, o których pan mówi, że pani marszałek będzie dawała 40 tysięcy premii za nic. No. Bo będzie wiedziała, że wszystko w państwie musi być racjonalnie zrobione. Jeszcze emerytury były, przepraszam, emerytury nie ma. Moje bardzo powoli, zgłaszałem się. Panie pośle, po pierwsze, niech będzie pan, dlaczego pan broni panią marszałek? No powiedział. Bo jest taki regulamin, a kto to będzie? Nie wprowadzajcie. Bo nie odpowiedział pan. Dobrze, chciałbym zapytać, a taka sprawa, ja panu, moje sugestie jest taka, odpowiedź.
Dlaczego ludzie mądrzy, prawnicy tak jak pan, to pan akurat poszedł, ale pan afrykański, jak pan mówi, nie chce iść do polityki. Dlatego, że wy, posłowie, tworzycie taką politykę, takie prawo, że można je omijać i można je tak interpretować i oni wykorzystując to, z tego żyją. I z tego z nas ludzi biednych ciągną pieniądze. Oni przedłużają pracę. Zna pan kawał, jak umarł ojciec na łożu śmierci i mówi do syna, synu, jak tam ta sprawa, a no tato, ty ją prowadziłeś 30 czy tam 15 lat, a ja pan załatwiłem miesiące. Okej, ale za to ja wykształciłem ciebie, postawiłem dom, postawiłem coś na miejsce, a ty co zrobiłeś, wziąłeś mnie to. Bo wy tworzycie posłowie takie prawo, a pan jest prawnikiem i pan za to odpowiada, panie pośle. Tak jest. Panie, jak pan ma imię? Antoni. Tak jest, panie Antoni. Słuchajcie, przejmuję całą winę na siebie, ale jak już pan zadał to pytanie, no to uzasadnijmy, bo ja też w tej sprawie byłem niezrozumiany, wiele osób mnie krytykowało, Leo, no to ja teraz wrócę do tego, co pan mówi. Drodzy Państwo, są tak zwane, i tu wiele osób się pewnie nie zgodzi od razu, mówię tylko po dwóch rzeczach. Są tak zwane zawody zaufania publicznego. Artykuł 17, biorę pełną odpowiedzialność na siebie, który jest mojego autorstwa, jak pisaliście w Konstytucji. On mówi, że są takie zawody, a dzisiaj w Polsce takich zawodów jest 17, które wymagają nie tylko przygotowania profesjonalnego, ale też w bardzo wysokiej pozycji etycznej. Właśnie w przypadku prawnika, żeby jego działalność nie była nastawiona na to, żeby tego klienta wyciągnąć od niego do spodu i żeby go puścić w samych spodniach bądź w skarpetkach, jak Bałęsa mówił, tak, jak w skarpetkach, to chodzi o to, żeby on był spolegliwym pomocnikiem prawa. Krótko mówiąc, żeby tak było, to trzeba stworzyć całe zasady deontologii, czyli zasady etycznego postępowania. To jest tak, jak nie jest nigdzie zakazane, że mąż nie ma zakazu zdrady żony, ale porządny mąż nigdy żony nie zdradzi. Tak? Ma rację? Panie żonaty? No dobra! W związku z tym trzeba zrobić również tak w kategoriach etycznych. Ale i pan pozwoli, pan ma inny pogląd, ja inny, no to pan może mieć prawo do innego. Etyczne. I wiecie, po to były te wszystkie tak dzisiaj krytykowane samorządy zawodów zaufania publicznego, które pilnowały, nie zawsze się z tego dobrze wywiązywały, to jest inna sprawa, ale były jasno dookreślone zasady deontologii. I tak jak jakiś adwokat, psycholog, który to na sobie robił, występując w telewizji, różnego rodzaju jeszcze te zawody, słuchajcie, zaufania publicznego, jak ktoś naruszał te zasady moralne swojego zawodu, etyki, no to wtedy był z takiego zawodu powinien być był usuwany. Dlatego, że adwokat nie jest po to, żeby wyciągać pieniądze czy zawartkę sprawy, tylko jest po to, żeby dać kolejną pomoc prawie. Natomiast, wie pan, to jest olbrzymia różnica, mało kto to rozumie i niestety mnóstwo dzisiaj nawet adwokatów nie rozumie tego, że jest kolosalna różnica pomiędzy adwokatem a załatwiaczem. Że adwokat nie może być załatwiaczem, bo to zupełnie co innego. A jest! A dlaczego jest? A no dlatego jest, że na bazie, moi drodzy, populizmu złego prawa działa, interpretuje i bierze kasę. No to załatwiasz. A prawo tworzy Sejm. No dobra, ale nie mogę. No i niestety rozwalono w ogóle tę całą kontrolę etyczną, otworzono wszystko i dzisiaj zawód adwokata i każdy adwokat, bo dzisiaj prawie wszyscy mają ten tytuł, bo aplikacje zostały otworzone, na jednym roku w Warszawie jest ponad 1500 osób, czyli żadna nauka zawodu, nic nie można się nauczyć. Mówię wam to, bo jak ja byłem na aplikacji adwokackiej, notabene Jolantą Szymanek-Deresz, która była posłem przed katastrofą smoleńską, w jednej grupie byliśmy tutaj, od was również Żuromina, z tego Żuromina Okręgu Polskiego, to wiecie, mi nas było 8 i każdy z nas wiedział, co to jest deontologia. Dzisiaj nikt nie wie. I dzisiaj ta reforma Ziobry
Gosiewskiego i to wszystko, co zostało później zrobione, to wszystko zniszczyło ten zawód. I jeżeli nie będziemy mieli jasnych kryteriów, również pozaprawnych funkcjonowania adwokatów, posłów, też posłowie powinni przestrzegać kanonu etycznego, lekarzy, to jest zupełnie naturalne, moi drodzy, że każdy ma w sobie jakąś moralność i powinien być uczciwy przede wszystkim wobec siebie i móc spojrzeć w lustro. I dlatego, a niestety, liberalizm, taki klasyczny neoliberalizm, on mówi na rynku, czym będziesz sprawniejszy, czyli trwalszy, tym więcej zrobić. I dlatego ja nie jestem neoliberałem. Ja uważam, że jednak kwestie moralne, etyczne swojego postępowania, w szczególności zawodowego, ale również każdym innym przyjawie, w stosunku do najbliższych, żony, matki i tak dalej, to jest kwestia niezwykle ważna. Od tego jest Kościół, a nie sejce. Ale co pan mówi, Kościół? Chyba pan żartuje. Prawo jest od tego, żeby jego przestrzegać. Panie! Kościół mówi o moralności. Panie! A pan mówi o tym, żeby... Panie, jedno zdanie, bo tu pan kanonę pytanie. Kościół! Taka jest prawda. Ja ostatnio słyszałem biskupa, który powiedział mi, wniosą celibat, bo muszę 4 dzieci, sporo dzieci usunąć. Jeszcze sprawa emerytur minimalnych. Drodzy Panie, żeby była jasność o emeryturę. Ja i cały nasz klub głosował przeciwko podwyższeniu. Także proszę jasno i wyraźnie, mówiąc o Sejmie, my zostaliśmy przegłosowani, głosował za tym Platforma, głosowała Palikot i PSL. I żeby była jasność. Po drugie to, że wprowadzono moim zdaniem niezwykle szkodliwą ustawę dotyczącą 67 roku życia dla mężczyzn, pan licho. Ja będę pracował do 60 roku życia, ale jak patrzę na te piękne kobiety, a w szczególności, mówię o panie, a w szczególności na te wiecie, tu tej kasjerki, czy ja byłem w Żyrardowie, a wcześniej w Wałbrzychu i dziewczyny pracują przy taśmie, naprawdę, w sposób już straszny. I one mają pracować do 67 roku życia, coś zupełnie skandalicznego. No i oczywiście, jak pan chce, w przypadku 67 roku życia, bo to była ustawa oszczędnościowa, prawda, wprowadzono tą progresję procentową. Ale to jeszcze raz panu przypominam, ja z tym walczyłem, mój klub SLD z tym walczył i chcę panu powiedzieć, no dobrze, ale znowu, w 2011 roku Platforma wygrała, a PiS zajął drugie miejsce. To się wybrał. Nie wiem, czy pan poseł zrozumiał. Nie chodzi, czy będzie coś takiego, jak obowiązywała minimalna... No nie będzie, mówię panu. Od roku 2000, jak wejdzie, bo chodzi po 3 miesiące, po 3 miesiące wchodzi na rok, czyli dla tych ludzi, którzy załapią, nie będzie. No taka jest istota tego. To jest raz panu powiem. Pan. Nazywam się Gadenko. Jestem emerytem się dowiedział. Panie pośle, ja pana przepraszam. Nie trzeba. Wszystko w porządku. Ja wiem, że... Ale chcę pana zapytać wprost o rolę pana pośrednika między Palikotem i członkiem SLD. Ma pan przeprowadzać te rozmowy. Dla mnie jest to niezrozumiałe, bo ja nigdy Palikota jako lewicowego nie widziałem i nie widzę do dzisiejszego dnia. I przykro mi jest bardzo, że pan ociera się od tego Palikota. Jeżeli chce pan znać sondaż, to poda się pan osądowi tej sali, czy pośredni pan poseł jest pana za, czy jest przeciw na takiemu pośrednictwu. Sam jestem bardzo ciekawy. Sam bardzo jestem ciekawy, bo pan ma cały szacunkiem dla pana, ale to jest tego rodzaju bardzo częste myślenie, że nasz własny pogląd musi być podzielany przez wszystkich innych. Proszę bardzo, zaraz to zobaczymy. No właśnie, także zobaczymy. Natomiast niestety muszę powiedzieć z przykrością, że mój kolega, przyjaciel od 35 lat, czyli Aleksander Kwaśniewski, nie wypowiedział się pewnie w sposób w miarę jednoznaczny.
i będę musiał mu to powiedzieć, od prawie dzisiaj już jest w stanie, to was informuję, żebyście dobrze poinformowali. Wleciał wczoraj wieczorem do Astany, ale chyba się nie powiedział jasno. Ale Chandler Kwaśniewski zwrócił się do mnie. Dlatego, jako do członka SRD, powiedział to bardzo wyraźnie, żebym był łącznikiem pomiędzy inicjatywą nowej wspólnej listy do Parlamentu Europejskiego, na lewo od Platformy aż do Lewicy, i w szczególności z organizacjami pozarządowymi, tym organizacjami kobiecymi, i również Aleksander Kwaśniewski zwrócił się do mnie, a bardziej do Józefa Oleksego, który wraz ze mną przygotowuje Kongres Jedności Lewicy pod egidą SLD, aby ten Kongres Jedności Lewicy był jakby częścią nowej listy, nowej inicjatywy, która ma doprowadzić do tego, żeby była jedna wspólna lista do Europarlamentu. Palikot, który oczywiście wzbudza bardzo duże kontrowersje, niech pan weźmie pod uwagę, że pan to nie znosi. Pan go nie lubi, ale na niego zagłosowało 1,5 miliona ludzi. No ja wiem, że pan tych ludzi nie ceni. Ale ja właśnie na samym początku pan mi przerywał wtedy, miałem taki apel, żebyśmy starali się zrozumieć ludzi, których nawet nie cenimy, z którymi się nie zgadzamy. Zrozummy, no ci ludzie podjęli jakąś tam decyzję. No ja wiem, że dla mnie też jeszcze jest potrzebne. Pani Kot mnie nieraz oszukał, powiem panu szczerze. Ja go znam akurat osobiście wiele lat i wie pan, ja z nim piłem u niego, u niego na tam koło Sejm, on ma tam przepiękną posiadłość, a później opisał zdanie mojej partnerki wtedy, słuchajcie, zupełnie nieprawdziwie, jakby wskazując na moje wygórowane ambicje w tej książce. No czyli oszukał, no. No mam do niego olbrzymią pretensję. Mam do niego olbrzymią pretensję za te 67 lat, jak panu szczerze. Mam do niego jeszcze pretensje na tysiące różnych rzeczy. Ja, jak pan wie, albo nie wie, to powiem panią, zostałem wydany przez Kobiety Polskie w 2009 roku, jak taka gazeta Twój Styl przeprowadziła sondaż, jednym z pięciu feministów dwudziestolecia. To wtedy było 20 lat od 1989 roku. Czyli mogę powiedzieć, że kobiety, to kobiety głównie czytają pusty, pan chyba nie czyta. No dobrze, to żona. I kobiety czytelniczki twojego stylu wybrały się jednym z pięciu feministów dwudziestolecia, między innymi jeszcze profesora doktora Kosiatyńskiego, Adama Bodnara i tak dalej. No i Kwaśniewski, mając to na uwadze, znając zresztą moją koncyliacyjną postawę, bo ja używałem wielokrotnie umiejętność mojej rozmowy z ludźmi, z którymi nawet się nie zgadzam. Przecież po raz pierwszy, moi drodzy, ja to opisałem w mojej książce, tylko tak mało jeszcze wyraźnie tam trochę to przekręcili. Po raz pierwszy koncyliację taką związaną, no już nie pomijam, już słuchajcie, okres roku 1981, strajki studenckie, kiedy ja rozmawiałem z NZS-em o różnych sprawach, bo byłem w takiej komisji do spraw organizacji studenckich. Ale później jeszcze w 1988 roku Aleksander Kwaśniewski, kobiety nie pamiętają, starsi pan pewnie też, pan pewnie tak, był wtedy takim szefem przewodniczącym Komitetu Społeczno-Politycznego i okrągły stół się zasiął. Miał być rok wcześniej, się zasiął. Ja wtedy wróciłem ze Szwajcarii. Kwaśniewski, wiedząc jaka moja rola była, znaczy moja droga, bo mój ojciec jak wiecie był adwokatem, ja od dziecka znałem tych czołowych polskich prawników i on się zwrócił do mnie, żeby spotkać się, poprosić o spotkanie Andrzeja Stelmachowskiego, Wiesława Szanowskiego i Olszowskiego, żeby jednak doprowadzić, żeby oni byli za tym, żeby ten okrągły stół tam po dwóch, bo to był gdzieś listopad 88, żeby się rozpoczął. Ja wtedy robiłem koncyliację, czyli jak misję dobrych usług. Rozmawiałem z nimi. Chciałem, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby w Polsce było porozumienie. Później wielokrotnie, już nie będę panu mówił, ile ja czasu straciłem na dogadywaniu się z Dużą Wolnością, z Kaczyńskimi. Później, wie pan, teraz z Platformą, jak pan wie, akurat ja
zarówno z panią marszałek Kopacz, jak i z Donaldem Tuskiem. My jesteśmy w bardzo dobrej komisji i ja bardzo często prowadzę rozmowy i staram się znaleźć wspólny pomysł. I Kwaśniewski o tym wiedząc, poprosił mnie, żeby porozmawiać i z Bilerem, i z innymi członkami kierownictwa SLD. On powiedział o tym wyraźnie, że on chce, żeby ta inicjatywa była inicjatywą również z ludźmi SLD. Sekundę. Ja mam wielki problem z tą odpowiedzią. Dlatego, że ja przez ostatnie półtora roku czułem się jak dziecko, nie małe dziecko, takie 10-letnie dziecko, nie rozmawiający ze sobą rodziców. Bo Kwaśniewski i Miller przez półtora roku ze sobą nie rozmawiali. Ja z Kwaśniewskim mam codzienny kontakt. On mi mówił, powiedz też Leszkowi. Widziałem się z Millerem, Miller mówił, powiedz Polkowi. No i rozmawiałeś, no jak ja się czułem, no ale oczywiście cały czas byłem pośrednikiem, no tak? No wiecie, mówię jednego, drugie. W końcu doszło do spotkania między nimi, ale za bardzo się nie porozumieli. Przepraszam, tak o kim się dowiedzieli. Nie, za bardzo się nie porozumieli, słuchajcie, bo widzieliście wszyscy tą zajawkę, Kwaśniewski wychodzi zły, Miller taki robi z siebie tego, a później i tak dalej. No i zaczęli tak powiem siebie prześcigać. Miller wiedział, że Kwaśniewski zorganizuje to spotkanie z pani Kotem i Siwcem w piątek, to zorganizował zarząd trwał, no tak? Ja twierdzę, moi drodzy, jeszcze raz wam to mówię, że nie ma sensu robić żadnej listy konkurencyjnej, bo to będzie bratobójcza lista. Po co wyżynać się wzajemnie, no? To wiecie, to był taki model imperialnego Zjednoczonego Królestwa wizja. Dzieli żołdź, które mówiąc pociem, żeby się pokusili sami, a później jak się wzajemnie pozabijają, będziesz dobrze rządził. Nie mamy żadnego interesu, żeby doprowadzić do sytuacji, że będzie lista ta Europa Plus i lista SLD. Wtedy nikt nie wygra. Nikt nie wygra. W związku z tym ja jestem po to, żeby przekonać wszystkich, żeby się porozumieli. Porozumieli. Brawo. No właśnie, o to chodzi. Nie ma wroga na lewicy. Nie ma, nie powinno być. Nie. No nie powinno być. No ale, dobrze, pan nas wie. Panie pośle, ja teraz takie proste pytanie. Co jeszcze trzeba posłom do szczęścia, żeby nam było lepiej? Było 100 tysięcy urzędów. Dzisiaj, po 20 latach, doszli komputery i różnego rodzaju elektronika i mamy 470 tysięcy. 600 tysięcy. I utrzymywać tych pasożytów. Bo ja uważam, że 20% w Sejmie naszym to jest w jakimś stopniu, co nas reprezentują. A 80% to są oszołomy, które wyciskają od nas kasy, a my tej kasy nie mamy. Nas kasy i chciałbym, żeby pan się od... Tak jest, drogi panie. Pan nie docenia. Chcę panu powiedzieć, że jak ja byłem, powiecie, też miałem taki czas w swoim życiu, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, to ja odchudzałem administracji, jak odchodziłem w roku 2005, dokładnie 1 listopada 2005 roku, albo 1 października 2005 roku, pamiętam, bo następnego dnia było Wszystkich Świętych. Jak odchodziłem, to w Polsce było wszystkich samorządowymi 380 tysięcy urzędników. Dzisiaj mamy ponad 600, czyli prawie o 70% się zwiększyło. To jeszcze raz panu odpowiem. To był ostatni moment rządu SLD. Później rządził PiS i później rządził PO. No i widzi pan, i znowu panu mogę odpowiedzieć na to pytanie. Ja ograniczałem. Natomiast przez te 8 lat tyle przybył. No to co zrobić, żeby tych głupich posłów nie było? Wybierać mądrych! Wybierać mądrych! Nie głosować, wie pan jak to jest w Polsce. Zaraz panu powiem, bo to jest bardzo ciekawe. Zabawę jedno. To się nazywa tak zwane zjawisko trybalizmu. Trybalizmu. Zaprosimy teraz. No, to panu powiem właśnie, wyjaśnię. Tribu. Kto się uczy łaciny? Nikt? Widzicie jak ta szkoła uczy w Polsce na łacinie? Tribu, po łacinie,
co po polsku znaczy plemię. Po prostu w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem plemiennym. A, to niech pan się przekona. Niech pan zobaczy na elektorat PiSu. Co by ten Kaczyński głupiego nie zrobił, czy mądrego, i tak zagłosują. Niech pan zobaczy na tych wszystkich ludzi z Radia Maryja w prowadzie kościoła. Radio Maryja. Co by nie zrobił ojciec Ryży, pójdą za nim Bogiem. Jak powie głosujcie na Ziobrę, będą głosowali. Powie głosujcie na Kaczora, będą głosowali. To co to jest? To jest myślenie? To jest trybalizm. Się trochę tak inaczej zrobiło w nauce, ale nie od razu trybuli, a trybalizm. No dobrze. Widzicie, tak samo jest, powiedzmy, co pan tam się pyta. No, no drodzy moi, no to jest dzisiaj jest tak, że PiS moim zdaniem jest sektą. To jest taki sposób myślenia wykluczający i tak dalej, widzicie, taki religijny. A Platforma, wiecie, buduje konflikt z PiS-em, żeby, rozumiesz, była jedynym obrońcą przed PiS-em. I widzicie, jak Kaczyński powie mordercy, to Tusk powie, nie można z tym Kaczyńskim w jednym państwie żyć. I się buzują wzajemnie. No i oni buzują oczywiście elektoraty. I te doktoraty, jak za panem matką, za panią matką, za Tuskiem idą. Jedni głosują na Platformę, drudzy głosują, słuchajcie, na PiS, niezależnie od tego, czy są dobrzy, czy źli. No macie tu posła, nie powiem wam, do te fermy, kurze, tutaj ustawił. Wygrywa! Kto na niego z was głosował? No jak to mi? No i drodzy, to wszedł do Sejmu, no! Czy słyszeliście choć jedną jego wypowiedź? W Sejmie, bo ja wam powiem też nie. Ja w Sejmie... Co? No dobra, no ale ja to właśnie pan potwierdza moją tezę. Ja muszę wam powiedzieć, że Koźlakiewicza żadnej wypowiedzi w Sejmie nie znam. Ja go znam osobiście oczywiście, ale żeby on się z trybuny wypowiedział, nie pamiętam. No moi drodzy, no ale uważ, w waszym okręgu wygrywa, no. Tu w Rominie wygrywa, no. No co nie? Macie do mnie pretensje, że ktoś taki nic tu wyjdzie na to siebie, no. Mogę panu zadać? Mamy miejsce na liście. Mogę panu zadać? Kto ustawia miejsca na liście w poszczególnych partiach? Koźlakiewicza, czy go postawią na... Jak go postawią na początku i nikt na niego nie zagłosuje, on i tak posłem zostanie. I teraz jeszcze druga sprawa. Rządził SLD, powiedzmy SLD, rządziło jedna partia, bo ludzie, jak się zaczęło od samego początku, to dług publiczny rośnie. Nie ma różnicy, która partia rządzi, tylko po prostu partie się wymieniają. Teraz słuchamy dyskusji o polityce w Sejmie, słuchamy przez telewizję. Panie pośle, czy tutaj mógłby pan skończyć już o polityce? Bo panu głosu zabrakło, nie słyszałem. Kolega mówi, ale o polityce mówi. W momencie, proszę pana, już był pan w kilku miejscach i tam pan mówił. Tutaj prawie nieustannie słyszę pana. I ciągła jest mowa o polityce. Może o takich naszych przyziemnych sprawach niech ci ludzie powiedzą, bo pan zachrypnie. I pojedzie pan stąd zapracowany do, że tak, rzetelnie pan pracował tutaj, ciągle mówiąc. Niech ludzie coś powiedzą o sprawach takich istotnych, tutejszych. Że przynajmniej 50% było wypowiedzi z sali, a nie ciągle ja słyszę pana posła. No przepraszam bardzo, bo ja nie zobaczyłem te pytania. Gdybym zamilkł, no to co to byłoby ze spółka spotkania? Ale od razu nie pan odpowie, bo pan... No widzicie, drodzy państwo, bardzo pana cenię. Tylko, no drodzy państwo, ja bardzo proszę i niech pan się na mnie nie gniewa. Nie. Ja dalej jak 20 minut temu powiedziałem o systemie układania list przez pana. Powiedziałem, że rządzą aparat. I powiedziałem, że to trzeba znieść i powiedziałem, dlaczego nie można znieść. Pan teraz mówi o Koźlakiewiczu, mówi, że on jest na pierwszym miejscu ustalany. No ja już o tym mówiłem. To jest właśnie problem, że w Polsce ludzie, jak kogoś partia ustawi na pierwszym miejscu, to jak baranki idą i na tego pierwszego głosują bezmyślnie. Dobry, zły, głosują. No niech pan zobaczy, no co na to poradzę, no. Wszyscy wiedzą, że na pierwszym miejscu
ustawia się kogoś zaufanego przez szefa banku i każe iść. Na każdej liście. Wszyscy wiedzą Boga. A i tak wszyscy nie widzą, jak chcą zagłosować na PO, to w 90% głosują na pierwszego. Jak chcą zagłosować na SLD, w 95% głosują na pierwszego. Jak chcą zagłosować na PiS, w 90% głosują na pierwszego. To jak to nazwać inaczej niż trybalizm? No gdzie to myślenie? No gdzie to myślenie? Ja przepraszam Państwa, że z Wami rozmawiam takim otwartym tekstem, ale jeszcze raz powtarzam, może nie Wy konkretnie, ale tu w Żulominie, no ile Platforma dostała na wyborach parlamentarnych? No przeciw wynik. No ale ktoś na niego głosował w całym okręgu, tutaj Płocko. A jeszcze odpowiadając Panu, no wie Pan, no ja wiem, że jak Pan pamięta, ale Chińcy mają takie powiedzenie. Tu do Pana się zwracam. I to jest piękne powiedzenie oddające istotę rzeczy. No body is perfect. Nikt nie jest doskonały. No ja też nie jestem doskonały, odpowiadam na takie pytania, jakie zadają tutaj Państwo. No co mam powiedzieć? Staram się dogodzić. Jeden Pan chce o polityce, drugi o emeryturach. Pan chce o sprawach przyziemnych. No dobrze, zadaj się pytanie, odpowiem. Bardzo proszę. Ja chciałbym usłyszeć o samorządzie. Jestem przedstawicielem lokalnego stowarzyszenia WZU. Chciałbym konkretne pytanie zadać. Sojusz Demokratyczny niedawno przeprowadzał ankietę dotyczącą samorządu. Tam były trzy pytania. Jedno z tych pytań dotyczyło wyborów bezpośrednich starostów i marszałków województwa. Chciałbym znać Pana pogląd na ten temat w kontekście tego, że Klub Solidarnej Polski złożył niedawno projekt ustawy, który właśnie proponuje takie zmiany. No tu jest, moi drodzy, to też jest bardzo ciekawe zjawisko, bo tutaj jest różny pogląd, powiedziałbym, na dole wśród takich działaczy samorządowych i również to dotyczy ograniczenia kadencji wójta, burmistrza czy w radach samorządowych i dotyczy również kwestii wyboru bezpośredniego. Jak wiemy, dzisiaj w wyborze bezpośrednim są wybierani burmistrzowie, wójtowie i prezydenci. Starosta nie i marszałek województwa samorządowego nie. Problem jest niezwykle poważny, dlatego że różnica pomiędzy wyborem bezpośrednim a wyborem przez radę jest kolosalna, bo ten, kto jest wybierany bezpośrednio, ma dużo większą władzę, dużo większy mandat społeczny niż ci wybierani przez radę i ten wybierany bezpośrednio jest trudniejszy do odwołania. W związku z tym jest pytanie, na ile my chcemy, aby tę władzę spetryfikować, a na ile chcemy tę władzę, żeby ona miała taką labilność, flexibility, jak Anglicy mówią. Także ja powiem szczerze, że ja się bardzo wyraźnie na początku lat 2000 opowiadałem za bezpośrednim wyborem prezydentów, wójtów i burmistrzów. I ja uważam, że to przyniosło rezultat. Mając na uwadze to, że jednak starostwa mają trochę inny charakter, bardziej koordynujący, bo chcę Państwu przypomnieć, że podstawową jednostką samorządu terytorialnego, gdzie mamy domniemanie kompetencji, jest gmina. Gminą oczywiście jest miasto Żuromin, gminą też jest miasto Warszawa, ale gminą też jest taka jakaś sołecka gmina, bardzo mała, że tak powiem, składająca się z wsi, ale jest zawsze domniemanie, że wszystkie kompetencje, co do których jest wątpliwość, należą do tej gminy. To jest niezwykle istotne, dlatego że to jest miejsce, gdzie załatwia się te wszystkie sprawy życiowe z obywateli. Ja uważam, że tutaj wybór bezpośredni jest właściwy. Jeżeli powiat ma rolę koordynującą, to jednak miałbym duże wątpliwości. Uważam, że powiat nie, to powinien być jednak koordynujący. Tutaj ta labilność powinna być większa. Co do sejmików wojewódzkich, drodzy Państwo, to też znowu jest bardzo niejednorodne, bo tak naprawdę sejmik województwa mazowieckiego czy świętokrzyskiego przy 5-milionowych województwach to jest województwo większe niż Litwa, większe niż Estonia, nawet dwukrotnie większe niż Łotwa, trzykrotnie większe niż Słowenia i tak dalej, można by tutaj mnożyć. I siłą rzeczy
Zakres kompetencji również jest przeogromny. Pieniądze, które są chociażby ze środków unijnych rozdysponowane, jest również bardzo duży. I ja uważam i opowiadam się za tym, że to jednak musi być coś w rodzaju takiego systemu przedstawicielskiego. Czyli specyfikowanie przy tych bardzo dużych kompetencjach mogłoby po prostu przynieść złe rezultaty. Jak wiecie, premier również może być w każdej chwili odwołany, jak nie będzie miał swojej większości parlamentarnej. Natomiast to jest trochę inaczej niż prezydent, bo prezydent, to mało nie rozumiano tego, on jest uosobieniem majestatu Rzeczypospolitej. Dlatego on ma umocowanie wszystkich obywateli, musi być stabilny w kadencji i nieodwoływalny, wybierany bezpośrednio. Także ja ze względów czysto konstytucyjnych, mniej patrząc na te wszystkie kwestie interesów, opowiadam się za takimi rozwiązaniami. Leszek Saburyn, jestem z Kimry Kuszbor. Panie pośle, pan powiedział prawdę, że decyzje nas dotyczące bezpośrednio odbywały się na terenie gminy. Żadna władza nam nie pomoże. Mamy ten przykład odnośnie chlewni, kurników i budowy równych śmierdzących inwestycji na terenie gminy. Jeśli wójt nie chce pomóc obywatelom i mówi, że on nie jest w stanie nic zrobić, to należy tego wójta zmienić. Ale wójta zmienić to jest takie przyjrzenie ludzi, że niektórzy jak idą na wybory, to nie wiedzą, co zrobić, jak wójt startuje sam. Sam pytałem głosujących, czemu nie głosowałeś przeciwko? Ja głosowałem przeciwko, jak wójt jest jeden. Trzeba by go skreślić. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, wójta nie idzie odwołać. Wójt ma władzę. Ma władzę taką, że on nabina swoje prawa do decyzji, jakie podejmie. Teraz przerabiam budowę wiatraka w Zielonej. Tam była decyzja, na podstawie której wiatrak jako cel pożytku publicznego, mimo że ziemi wyraziły się. Co jest niezgodne z prawem, ale wiatrak stoi. Teraz chlewnia i pan Koźlakiewicz. Rada Gminy ma prawo nie wydać decyzji o budowie kurników, na przykład w Kuszborku, czy ewentualnie w chlewni Zielonej. Ale Rada Gminy nie wie, co zrobić. Panie pośle, bo tak, jak ktoś dostanie się do rady, powinno być szkolenie, żeby ten radny wiedział, co ma zrobić, że ma prawo jakieś, nie tylko podnieść rękę. Ale wójt jest tak, tyle kadencji już ma, że on wszystko jest w jednym paluszku. Dostają do rady gotowe decyzje i nie wiedzą, że mają prawo się z decyzji nie zgodzić. Mają prawo, byłem radny, nie wiem o tym. Jeśli radny docieka, to się dowie wszystkiego. Jeśli radni, ale wójtowie rządzą, na przykład nie w Kuszborku, na pomocą kijem na kilku. Jak ktoś jest dobry, to masz markiewkę. A jak jest przeciwko, to kijem. Jak to można zmienić, panie pośle? Żeby to było, żeby społeczeństwo, ja wiem, czy głosować, ale społeczeństwo biurało. A wójt musi, a czemu wójtowi nie robią badań takich bezpośrednich za pomocą referendum, odnośnie jakichś decyzji? Nie chcą. Bo im może decyzja nie będzie taka, jak potrzeba. Drogi panie, no przechodzimy już do całego systemu bieżącego zarządzania. Oczywiście to, co kolega panu podpowiedział, jak burkiem zły, to trzeba zgromadzić ludzi, zrobić kampanię i go nie wybrać na kolejną kadencję. Dwa, oczywiście, że można na tej samej zasadzie zgromadzić ludzi, zawiązać wniosek referendalny, zrobić referendum lokalne w gminie i podjąć decyzję w tej sprawie. Trzy, ja sobie nie wyobrażam, żeby radnymi mogli być ludzie tylko przyłączeni. Bo to od razu powiem tutaj jeszcze w nawiązaniu, tak jak kiedyś na Bismarka było takie powiedzenie, bo tam słuchajcie, też wszyscy mówili, że muszą rządzić profesorowie tylko. I nazwano to z niemiecka Einhundert Professoren Vaterland kein Vergleich. Czyli 100 profesorów państwo, ojczyzna się nie rozwija. Tak samo tutaj, wie pan, muszą być ludzie o różnym doświadczeniu. Muszą być ci, którzy są profesorami, ci, którzy są rolnikami. Ci, którzy są bez pracy i ci, którzy zarabiają bardzo dużo. To wtedy takie połączenie różnych ludzi w Radzie daje najlepiej. A od tego, żeby przyuczyć pod względem prawnym każdego radnego, jest biuro rady. I to biuro musi być utrzymywane z pieniędzy gminy i to jest przecież naturalne. I znowu możemy powiedzieć, że niepotrzebnie się wydaje pieniądze, ja uważam, że takie biura są potrzebne, żeby radni podejmowali, mieć świadomość, jakie mają kompetencje.
No i to tyle. No, krótko mówiąc, cały problem polega na tym, że nikt poza mieszkańcami nie rozstrzygnie takich spraw gminy, gdzie wójt jest, jak pan mówi, jednym rządzi za pomocą kija i marchewki. Oczywiście jak przekracza prawo, przekracza swoje uprawnienia, no to są przepisy karne, prawda? Ale dopóki tego nie robi, to są tylko środki o charakterze politycznym. Ale to nie zmienia mojego poglądu, że jednak przez to, że gmina jest bardzo ważną jednostką, czy miasto, no powinny tutaj być bezpośrednie wybory. Ja miałem taki pogląd już w roku 2001, jak my to wprowadzaliśmy, bo wiecie, to zostało się wprowadzone bezpośrednie wybory, zostało od wyborów samorządowych w roku 2002. Jaki mam dzisiaj? No po prostu poglądu nie zmieniam. Wie pan, ja wiem doskonale, jak to jest, ile trzeba podjąć decyzji kontrowersyjnych. Powiem panu jeszcze coś więcej. Nie broniąc pańskiego wójta, wręcz przeciwnie, trzeba go po prostu zmienić, ale znowu wrócę nie do mojego okresu, kiedy kierowałem kancelarią prezydenta, a kiedy kierowałem Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podlegało mnie wszystkie służby mundurowe. To było gdzieś około 200 tysięcy funkcjonariuszy. Podlegały mi urzędnicy państwowi, rządowi. I niech pan sobie wyobrazi, ja musiałem podejmować każdego dnia około 30-40 decyzji. Każdego dnia. Ja oczywiście, mimo że mam olbrzymie wyczucie, bo jestem adwokatem, wyczuwałem, które decyzje są dobre, które złe. Część tych decyzji sam osobiście odrzucałem. To z siłą rzeczy żaden człowiek nie jest w stanie sam tylu decyzji dziennie podjąć. Ja musiałem mieć zaufanie do swoich współpracowników, że to, co mi dają do podpisu, to jest merytorycznie i prawnie przygotowane. Ale też oczywiście, jak się podjęło jedną decyzję, to duża część była zadowolonych, a pewna część nie. No, tak to po prostu w życiu bywa. Tak to po prostu w życiu bywa, nie broniąc wcale tego burmistrza, bo zgadzam się z panem, znając go, że pewnie tak jak pan mówi, jest zły. Tylko mówię, że jednak takie zarządzanie, ono czasami jest dosyć trudne, żeby wszystkich zadowolić, o tak to powiem. Tak jak z drogą, wiecie. No. Ten, który ma dom na przebiegu autostrady, jest wściekły i zły. A ten, który ma nieruchomość tuż obok autostrady, a jeszcze do tego, jak wybudują takie, co się MOP teraz nazywa, i sprzeda tę nieruchomość za wielkie pieniądze, jest szczęśliwy. No to tak czasami jest. No, Pan Bóg kiedyś, słuchajcie, taki, chyba to kawał żydowski, ale już nie jestem przekonany, do Pana Boga się człowiek zwracał: Panie Boże, dlaczego ja nie mam farta i nic mi się nie udaje? Pan Bóg odpowiedział: coś Ciebie nie bardzo lubię. Ale Pani mają przecież posła Koźlakiewicza na swoim terenie, nikt im odbiorze. Aha! To już Pan za mnie odpowiedział. Proszę Pan. Ja powiem panu, że ten problem akurat tych lewni, tych środków, tak naprawdę żeromina, tych kurników, to jest po prostu, to jest chaos, bo po prostu władze terenowe na tym nie panuje, gdzie ma być lokalizacja. I to rolnicy wymyślają, bo to nie są oni, jakby są producentami, ale w sumie mają status jako rolnik, bo po prostu podatki dochodowych od tych wielkich swoich kolosów, które po prostu wie pan nie płacą. I wymyślają sami sobie lokalizacje i następnie spóry społeczne z ludźmi, z innymi zawodami, po prostu budują wielkie miejsca. I samorządy nie umieją sobie poradzić z spraw, tak jak było zapisane we Francji, że miejsca hodowlane są ściśle planowane i żeby nie doszło do konfliktu. Jeżeli by to samorządom się udało stworzyć, nie byłoby tej sprawy. Hodowla musi się odbywać, bo rolnicy myślą tylko, że musi być planowane to wszystko, gdzie to ma być. No właśnie, drodzy Państwo, no ja też byłem, powiem Wam szczerze, jak wiecie, mówiłem, że dawno tutaj nie byłem w Drobinie, ale jak jechałem od strony Drobina, to widziałem po obydwu stronach, jedna za drugą, te hale, słuchajcie, drobniowe.
Czy Kurniki nazywa teraz też? No dobrze, to Kurniki. Czy Kurnik trochę kojarzył, gdzie jest takim drewnianym kurnikiem, wiecie, a nie z taką wielką halą, ale niech będzie. Moi drodzy, akurat chcę wam powiedzieć, tu dzięki Markowi ta sprawa zostanie ruszona, dlatego że on mi przypomniał, że w ubiegłym roku ta ustawa odorowa, tak, została złożona przez klub SLD, ale niestety nie ukończona z powodu dyskontynuacji, to się w Sejmie tak nazywa, czyli to jest taka sytuacja, że jak do końca kadencji ustawa nie zostanie uchwalona, to traktuje się ją jak nie było, czyli cały proces kolejnej kadencji trzeba rozpoczynać od nowa. No i ja wyciągnę od nas ten projekt, złożymy go powtórnie i będziemy starali się namówić inne kluby, bo jak wam mówię, mamy tylko 26 mamy posłów i wtedy będziemy namawiali inne kluby, żeby poparły również, moim zdaniem, tą bardzo ważną ustawę i być może to się jakoś rozwiąże. Natomiast, no wiecie Państwo, Pan powiedział o niezwykle ważnej rzeczy, mianowicie o tak zwanych planach zagospodarowania przestrzennego. Z jednej strony mamy obszary wsi, które nie podlegają, z drugiej strony miasta, które podlegają, ale nie dobrze. Nie wiem, jak jest w Rominie, ale to Warszawa. Nie ma. W Warszawie, powiem wam szczerze, bo jestem, wiecie, posłem z Warszawy. I jestem wściekły, dlatego że nie ma tego planu zagospodarowania przestrzennego i wszystko zależy od uznania urzędnika. Czy zgodzi się na 4 piętra, 15, czy odda pod zabudowę skwer, trawnik. A ja po prostu tego nie chcę. Już walczę i cały SLD walczy o to, żeby jednak doprowadzić do tego, żeby ten plan zagospodarowania utrzymać. Ja miałem taką zresztą podobną sytuację, bo wiecie, nie uwierzycie mnie, bo moi sąsiedzi też nie chcą w to wierzyć, że ja tego nie będę robił. Ale ja mieszkam w bardzo ładnej dzielnicy w Warszawie, ale dojazd jest taki, droga nieremontowana od lat i sąsiedzi do mnie przychodzą i mówią, no panie Ryszardzie, no niech pan zrobi tą drogę. Ja mówię, nie mogę, bo to do mnie dojazd. Zaraz by powiedzieli, że wykorzystuje moje wpływy. W związku z tym sąsiedzi już się przyszedli i ta taksówka z tym nie zachodzi, mówi, to pan taką drogą do pana się jedzie, ja mówię, no widzi pan. Podobnie, ale chciałem powiedzieć, ja mieszkam na Kępie Potockiej i tam taki fragment, ładny, bardzo ładna zresztą część taka parkowa i tam taki fragment jakiś prywatny właściciel odzyskał i sprzedał deweloperowi. No i wyobraźcie sobie, że zbudowali taki, może ktoś tam widzi czasami, jak jeździ już po stradą za gwiaździstą po prawej stronie, taki wieżowiec na dachu ma taki kształt jakby takiego parowca. I zasłonił nam wszystkim widok. I znowu sąsiedzi do mnie, że nie byłem skuteczny. Ja mówię, no gdybym to przecież przeciwdziałał, to zaraz by do gazety, do tabloidów ten właściciel napisał, że poseł broni swojego. No. Także ja wam pocieszę bardzo, że taki poseł jest też trochę w swoich własnych sprawach. No ale nie, ale chcę, żeby moja rodzina, wie pan, moja rodzina, to ciągle mówi, że słuchaj, ty już skończ tą polityką, bo my niczego załatwić nie możemy, bo ty nie chcesz. I wiecie, wszyscy, powiem wam szczerze, jestem klasycznym przykładem osoby, która świadomie jest potwierdzeniem przysłowia szewc w podartych butach chodzi. Ale ja uważam, że nie wypada. Ja uważam, że nie wypada i muszę wam powiedzieć naprawdę, ja jestem, niezależnie od tego, że mnie, jak wiecie, tabloidy krytykują, bo ja walczę z tabloidami i ciągle opisują mnie z różnych stron mojego życia. Nawet jak kupowałem benzynę do samochodu, to zrobili zdjęcia, że kupiłem. Ale ja nie lubię, ja słuchajcie, naprawdę wszystko, tu wracając do pana, nie korzystam z żadnych uprawnień, że tak powiem, poselskich, poza tym, że biorę to wyrażenie, ale staram się nie korzystać w swoich sprawach, bo w sprawach ludzi my załatwiamy około 400-500 moje biuro interwencji w miesiącu, także wiecie, bardzo dużo to biuro pracuje, natomiast też miejcie świadomość, że bycie takim posłem, na którym jeżdżą paparazzi i wszyscy kontrolują i patrzą, bo jest znany, to też nie jest łatwe. Ja niczego nie mogę załatwić. Nawet słuchajcie, żadnego upustu nigdzie nie mogę. Chcą mi dać upust na buty, ja mówię, nie dziękuję, bo to zaraz będzie jakaś afera. No dobra, kto jeszcze pytań? Jak nie ma pytań, drodzy Państwo, pan.
znaczy, może ja jeszcze wrócę do pytania kolegi, bo mało kto ewentualnie jest za tym, że pan jest tym, ma, czy ma być, myślę, że chyba tak. Łącznikiem. Łącznikiem, właśnie. Francuski łącznik. Ja myślę jedno, Palikot to nie jest sam. Na Palikotem to, co pan poseł wniosł, to jest 1,5 tysiąca. Miliona. I teraz tu nie chodzi o to, czy Palikot, bo ja uważam, że... Właśnie jest chyba na tyle możliwości wpływu, że może Palikota poskromić, bo rzeczywiście go trzeba poskromić, to jest fakt. Trzeba go poskromić, ale chodzi o zjednoczenie lewicy. Bo słuchajcie, bo jeżeli tego my nie zrobimy na dzień dzisiejszy, czy to do wyborów do europarlamentu, czy w 2015 do parlamentu, to nie będzie lewicy. To nie będzie lewicy. No widzi no pan. Bądźmy szczerze, no bądźmy szczerze. Wie pan, miód na moje serce. Nie, no panie pośle, no ale nie, ja naprawdę gratuluję panu, chciałbym panu pogratulować i sobie też, i całej Polsce. To, co pan przewidział, że Platforma się w tym 2013 rozwali. No właśnie. Rozwali się. Ona się rozwali od środka, bo ona musi tak coś, bo to jest za... Nie, nie, ale powiem panu dlaczego jeszcze. Niech pan pozwoli, ja teraz dokończę, dobrze? Bo już mało czasu mamy, czekają telewizory. Niech pan pozwoli. Drodzy moi, ja wam nie dokończyłem, ale chcę, żebyście zobaczyli nie dlatego, że jestem jakąś osobą, która przepowiada przyszłość, bo nie znam się na tym. W telewizji widzę takie dziewczyny ciągle występują, wiecie, to tam karty jakieś. Nie znam się na tym. Ja po prostu, moi drodzy, jak wiecie, no po prostu mam doświadczenie już osobiste, polityczne. Po drugie, no trochę napisałem książek, artykułów. Po trzecie, no miałem okazję korzystać z różnych pomocy światowych też. I powiem wam wprost zupełnie. Na jakim etapie my teraz jesteśmy, teraz odnosząc się do pana. Dzisiaj w Polsce ludzie, widzieliście tu wszyscy, są niezadowoleni z systemu reprezentacji. Po prostu mają świadomość, że politycy zajmują się swoimi sprawami. Premiami, kłóceniem się, to nie Szałowski o jakimś powie, to Pawłowicz wykrzyczy, prawda? I mają ciągle poczucie, że tak naprawdę te sprawy, moje sprawy, ja mówię, o każdego, na siebie pokazuję na was, moje sprawy są, oni w ogóle nie widzą tego, co tu się dzieje, no. Ci politycy, no, co nas obchodzą, te Pawłowicze, te inne, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Naszymi sprawami. No właśnie. Dlatego też w Polsce, jak się skończy ten podział nienaturalny, gdzieś na skrajnej prawicy, wykluczający, to kogo do ziemi, między PiS-em a PO, a już się on kończy, widzicie wyraźnie, naprawdę, na naszych oczach, żeby wam to wyjaśnić, on się kończy, to musi powstać naturalny inny podział. Dzisiaj nie autentyczny podział, taki autentyczny według właśnie spraw, które się załatwia dla człowieka. Autentyczny podział. Oczywiście dzisiaj brakuje jeszcze nazwy. Najbardziej podatną nazwą, która już jest nazwą historyczną, to jest lewica i prawica. Ale ta lewica i prawica to będą zupełnie inne lewice i prawice, niż były jeszcze 10 lat temu. Wprawdzie to się będzie nazywało lewica, ale jakby inne zupełnie wartości będą, wynikające z potrzeby ludzi w tym czasie. I prawica też. I do tego podziału musi dojść, bo to jest jakby nieuchronność. To tak jak, słuchajcie, wiadomo, że każda tyrania upadnie prędzej czy później, prawda? Także nieuchronnością jest doprowadzenie do tego podziału demokracji, który jest autentyczny, autentyczny. I jak do tego dojdzie, to naszym obowiązkiem, i tu się z panem zgadzam, moim największym stopniu, Marka, ale wszystkich obowiązkiem jest doprowadzenie do tego, żeby stworzyć taką część tą lewicową, która będzie najbardziej autentyczna i pochylona nad sprawami ludzi. Żeby skupiła tych, którzy nie mieli głosować tak jak... Dokładnie, żeby skupiła... W tych wyborach nie głosowali, bo nie miałem na... Ale właśnie, chodzi o to... Bezsennie, nie i tak dalej. A więc no, potrzeba czegoś... No właśnie, chcę powiedzieć i tutaj pan mi to wyjmuje z ust. Chodzi o to, żeby skupić tych, którzy głosowali, bo wie pan dlaczego SLD miało 20, 41%, 32%?
2001 roku, a w 2005 13. Gdzie ten elektorat poszedł? To nieprawda, że on poszedł decydująco do tych, którzy nie głosują. Część, mniej więcej 1/3, ten elektorat socjalny przeszła do PiS-u, bo on zawsze miał takie tendencje, a część, duża część, ten elektorat liberalny głosuje na Platformę. Jak dzisiaj to się rozpada, to oczywiście, że ten elektorat chce coś znaleźć. I jeżeli my nie staniemy na wysokości zadania i nie stworzymy oferty, na którą będą mogły zagłosować wyborcy SLD, wyborcy ci, którzy głosowali na ruch pani Kota i są rozczarowani pani Kotem, to na tym polega problem. Wyborcy ci, którzy głosowali na Platformę i są rozczarowani Platformą. Wyborcy ci, którzy głosowali na PiS i są rozczarowani tym trybalizmem PiS-u. Jak my damy im ofertę, to oni zagłosują. Bo moi drodzy, najważniejsza jest realizacja wartości ideą, tego, co jest związane z człowiekiem. Ja wam już mówiłem, to nie jest banał, że dla mnie, dla lewicy polskiej, dla lewicy światowej, wiecie, czym się różni prawica od lewicy. Jednym zdaniem, dla lewicy, już? Dla lewicy najważniejsze jest wszystko to, co dotyczy człowieka. Człowieka. My wywodzimy swoje wartości od problemów tych, których macie, życiowych, bytowych, świadomościowych, szczęścia i tak dalej. Mówiłem o tym najważniejszym. A konserwatyzm wywodzi swoje myślenie z różnych filozofii tak zwanych teistycznych. Czyli dla konserwatystów najważniejsze jest utrzymanie tego stanu związanego z, chociażby w Polsce jest to bardzo wyraźne, z religią rzymskokatolicką. Notabene muszę wam powiedzieć, że są trochę, nie bardzo wiedzą kto. Rozmawiając z biskupami, przyznali rację, a posłowie PiS-u nie wiedzieli, bo powiem wam, jak kiedy występowałem na temat, wiecie, no mam ten skazę, wiecie, że jestem tym adwokatem i się również na tym znam. Jak występowałem w sprawie związków partnerskich, to powiedziałem, że aż do Soboru Trydenckiego, kto wie, kiedy był Sobór Trydencki? Wszyscy wiecie pewnie, ale wam powiem, 1545-1563. I kiedy był Sobór Trydencki, moi drodzy, wtedy Kościół rzymskokatolicki był w kryzysie, dopiero wtedy wprowadzono obowiązek zawarcia małżeństwa przed księdzem i wprowadzono tak zwane księgi parafialne. Czyli wcześniej, oczywiście, że było małżeństwa i Kościół to popierał małżeństwa i chciał, żeby tak było, ale uznawał, szczególnie wśród chłopstwa, małżeństwa takie partnerskie. Nie było żadnego księdza, mieli dzieci, razem mieszkali, to było małżeństwo. I kiedy powiedziałem, że to przecież Kościół uznawał związki partnerskie jeszcze 600 lat temu, prawda? To oni nie chcieli uwierzyć. Zadzwonił do mnie znajomy proboszcz, mówi, słuchaj, co ty powiedziałeś? Ja mówię, dobra, postąpię jak Godson. Przyniosę ci decyzję Soboru Trydenckiego. Wpadłem do niego, słuchajcie, na obiad, a wiecie co, proboszczowie, biskupi. Słuchajcie, wiecie o tym, że jestem zaprzyjaźniony z biskupem w Łodzi, to wiecie co. No i moi drodzy, i co? I pokazałem, no tak jest, ale właśnie widać na tym przykładzie, że ta stabilność, ta wiara w to, że to jak było kiedyś jest lepsze, że jak do tej pory w rodzinie wszystko miało pozostać, taka dulszczyzna w rodzinie, to jak mąż bije żonę, to ma tak pozostać, nikt nie ma się wtrącać. A my uważamy, że to jest nasza sprawa, żeby walczyć z przemocą przeciw kobietom. Pamiętacie tą dyskusję z Gowinem? No to są różnice, to jest podstawowa różnica. Lewica człowiek, prawica wartości wyższe. Gowin każe lać. Nie każe lać, tylko on mówił o tych wszystkich, że nie wolno zmieniać roli kobiet. Moi drodzy, nie gniewajcie się, bo muszę jeszcze się tego upudrować. Jak chcecie mnie obejrzeć za chwilę w Faktach po Faktach na żywo, to właśnie stąd będzie z Żuromina nadane i będzie napisane z Żuromina. Dziękuję wam bardzo. A informacje. Chciałbym przekazać informację. Właśnie ważna informacja. Którą dzisiaj ogłosiliśmy na konferencji prasowej. Otóż tutaj lokalne struktury SLD otwierają biuro nasze na ulicy Wyzwolenia 31 dla mieszkańców. Od 8 marca będą bezpłatne porady prawne. Na przemian różni mecenasi, radcy prawni będą udzielali takich porad. Każdy, kto będzie chciał przyjść, może to zrobić za darmo.
Pierwszy dyżur radcy prawnego z kancelarii jednej z toruńskich odbędzie się 8 marca od godziny 17. O kolejnych dyżurach będziemy informowali w lokalnych mediach, na stronie internetowej i na ogłoszeniach takich popularnych, czyli plakatach. Dziękuję bardzo za przybycie. Jeszcze raz dziękuję bardzo.